rzeczywistość. A gdzie wy jesteście? Ja chciałem zacząć od tego, że przyszło tutaj ze mną trzech moich kolegów, Tadek. Trzech moich przyjaciół z klasy, którzy razem ze mną tutaj rozbrajali niewypały w tych poniemieckich okopach. Tutaj razem znajdowaliśmy zardzewiały karabin. Tutaj razem przy tym moście i w innych miejscach wysadzaliśmy setki niemieckich pociągów, oczywiście jako polscy partyzanci. Chyba wysadziliśmy tych pociągów więcej niż jugosłowiańska i polska partyzantka razem wzięte. W każdym razie ja im bardzo wiele zawdzięczam i chciałem ich przedstawić, chociaż nie wiem, gdzie oni tutaj w tłumie są, ale wiem, że są. Pierwszy to jest Szymon Karolewski, w powieści jako Szymon występujący, polonista i bohemista, nauczyciel czeskiego i polskiego języka, znakomity. Drugi to Piotr Wojczar, inżynier, budowlaniec. Panie prezesie, jeżeli zabraknie jakiegoś dobrego budowlańca, to jeden telefon i panu załatwiam. Piotr jest świetnym inżynierem, budowlańcem, ma własną małą firmę, ale świetnie działającą i potrafi wybudować wszystko, nawet most. Będę pamiętał. Proszę pamiętać. Trzecim moim przyjacielem, który tutaj ze mną jest, któremu bardzo dziękuję, to jest Jacek Krzysztof Szałkowski, który wprawdzie ma do mnie do dzisiaj pretensje, że nie występuje jako postać indywidualna w powieści, ale występuje w scenach zbiorowych. Także wszystkim wam trzem bardzo dziękuję, bo chciałem powiedzieć publicznie, bo jest do tego okazja, że wprawdzie ta powieść bez was by pewnie i tak powstała, ale dzięki wam ona ma niezły lwi pazur. I dzięki wam, przyjaciele, do dzisiaj to są moi przyjaciele, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dzięki wam trzem.